Cześć, dzień dobry, hello, witam was, Andrzej Stabelski, Słupsk. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie dobrze słychać. Nie ma ze mną Matragona. Ostatnie dwa filmy były nagrane spontanicznie. Telefon, jestem za 10 minut u ciebie w sklepie. Nie byłem na Matragona wizytę przygotowany. Miałem z sobą kamerę, no bo w sklepie zazwyczaj jest kamera, ale nie miałem mikrofonów, nie miałem świateł. I w sumie zamiast Matragona i mnie było słuchać zazwyczaj suszarki dookoła, bo wszystko dookoła mnie zakłady fryzjerskie są. Także mam nadzieję, że dzisiaj jest dużo, dużo lepiej, co chodzi o dźwięk. Obraz był ok, a szkoda, że dźwięku właśnie nie było dobrego, ze względu, że w pierwszej części Matragon pośpiewał trochę Beatlesów. Trochę Beatlesów, trochę Johna Lennona, bo Imagine zaśpiewał. No dobrze, wracając jeszcze do Matragona, dostałem właśnie od niego przesyłkę. Wczoraj ją otrzymałem i dzisiaj chcę się wam pochwalić. Bo jak wspominał, jest on jednym z członków zespołu Another Pink Floyd. Another Pink Floyd właśnie wydało tydzień temu, czy nawet już dwa tygodnie temu, swój album. Mówię wam, szczerze wam mówię, naprawdę. Na różnych nośnikach miałem albumy. Na minidyskach. Na kompaktach, zresztą na kompaktach jeszcze mam. Na płytach winylowych, no to jest przecież normalne. Ale nigdy nie miałem na pendrive'ie. Zobaczcie, jak ten album wygląda. Another Pink Floyd symfonicznie. Gościnnie Marek Raduli, Piotr Metz. 15 lat zespołu, koncert jubileuszowy Ice Congress Center Kraków. Koncept nagrany 23 marca 2024 roku, czyli no, 6 miesięcy temu, 5 miesięcy temu, nawet nie. No i tak to wygląda. To jest, proszę ciebie, proszę ja was, pudełeczko. Tu pendrive z napisem Another Pink Floyd. Pendrive jest na duże USB, znaczy na USB trójeczkę i na USB-C. Także z dwóch stron można sobie, w zależności od tego, jaki ma komputer, można sobie posłuchać, obejrzeć. Także pięknie wydane. No a teraz wracamy do czego? Wracamy do płyt. Płyty z całkiem innej beczki. Żaden rock symfoniczny, żaden progresywny rock, a speed rock, death rock i okolice. Ok, od czego zaczynamy? Napalm Death, Harmony Corruption. Wytwórnia Earache Records. Płyta pochodzi z roku pańskiego. No akurat nie piszę, ale te wszystkie płyty, które pokazuję, pochodzą z lat 88-91 mniej więcej. Punkowa muzyczka, trochę wcześniejsze lata wydania. W każdym razie płyta została wydana jeszcze na CD i na kasecie. To jeszcze kasety wydawano. Teraz zresztą też zaczynają wydawać. Ok, drugą płytką jaką mamy to jest grupa Slayer. Slayer i Soft of Heaven. Południowe niebiosa na południe od niebios. Morbid Angel i Altars of Madness. A nie, no to jest kurde. Blessed are the sick. Blessed are the sick. Czyli błogosławieństwo jest chore. Tak chyba to można było przetłumaczyć. Dobrze. Następną płytką, którą mam tutaj. Pestilence i Consuming Impulse. Naprawdę nigdy nie miałem do czynienia z tą muzyką, z zespołami, że nie łatwo mi jest przeczytać to. O Jany, zielona okładka, będzie źle się prezentowała, w ogóle jej nie będzie widać. To facet po prostu robi tak, bez okularów oczywiście, ale pełen wrówek. Nie wiem, czy widzicie. Ok, założę okulary. Dark Angels i Darkness Descends. Następnym albumem, co tutaj mamy, to jest Sodom i Agent Orange. Po Sodom mamy Terrorizers, World Don't Fall. Tak to wygląda. I teraz mamy Carcass, Tools of Trade. Tak patrzę. No to te trade to chyba mają na myśli salę operacyjną, bo znam te instrumenty skądniekąd, jednak rok spędziłem na sali operacyjnej chirurgii ogólnej. Śmieszne, ale dobrze. Pestilence i Testimony of the Ancients.
No nie jest łatwo. Slayer widzę i mamy Reigns in Blood. A teraz Picture Disc. Death i Spiritual Healing. Tak to wygląda, proszę. Tu panowie zespołu Death. I niemalże na zakończenie tej części, będzie jeszcze druga część z tymi płytami. I już niemalże na zakończenie mamy. Co my mamy? Malevolent Creation i album. Co to album? Retribations. Tak to wygląda. I teraz już na zakończenie. Atheist i Piece of Time. Piece of Time i grupa Atheist. I to by było na tyle. I zapraszam Was do następnego spotkania z Strash Speed Rockiem, z Death Metalem, Speed Metalem, z Death Metalem. Ale to już w następnym odcinku, następna porcja. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!